To gotowy? No, dawaj. Za ile wystąpiłbyś w reklamie skarpetek? Kurczę, to jest pytanie do mojego menadżera. Za wszystkie pieniądze tego świata. Co jest takiego, czego nie lubisz, a jednak to robisz? Siłownia. Gdybyś spotkał siebie sprzed 5 lat, co byś mu powiedział? Nie kupuj motoru. Dlaczego? Bo się wywaliłem, przez to teraz nie mogę walczyć. Czy uważasz, że płacz jest oznaką słabości? Nie, niektóre osoby tak wyrażają swoje problemy i skoro ktoś płacze, to jest problem i trzeba to rozwiązać. Oczywiście wyłączamy to płakanie, bo mnie boli na zajęciach, nie? Ale nie jest to oznaką słabości. Mężczyźni też płacą, każdy płacze, także to nie jest żadna tajemnica. Do czego chciałbyś przekonać ludzi? Do tego, że jestem zajebisty, nie? I bije się najlepiej w chuj i trzeba kupować moje pay-per-view. Do tego. Jakim byłeś uczniem? Najgorszym na świecie. W życiu nie chciałbym mieć swojego ucznia. Ostatnio powiem ci, chłopak ode mnie poszedł do szkoły wyjaśniać sprawę i byłem u dyrektorki tłumaczyć się za tego ucznia. Nie miał problemu, że tak długo gadam? Nie. I słuchaj, ty. Byłem za niego się tłumaczyć i dyrektorka do mnie z takim tekstem. Panie Michale, co by pan zrobił na jego miejscu? A wiesz, jak mi było głupio, jak powiedziałem, że to samo? Lecimy dalej. Czym straszyli cię rodzice? Czym straszyli mnie rodzice? Rodzice mnie nie straszyli. Starszy brat mnie straszył i to on pilnował, żebym chodził jak w zegarku. A najbardziej romantyczna rzecz, którą zrobiłeś dla kobiety? Bo dużo ich było. Ja jestem romantyk w chuj, to wiesz. Raz, czekaj. Dziewczyna pokłóciła się ze mną, wyzywała mnie, obrażała mnie strasznie. Stwierdziłem, że kupienie kwiatów będzie najlepsze na świecie, co zrobię. Kupiłem 40 róż, bo tyle było w kwiaciarni. O 4 w nocy skończyłem bramkę, o 6 wsiadłem na rower i zawiozłem jej rowerem to. Jechałem 30 km jechałem do niej, także... Jak powinien wyglądać twój pomnik? Mój pomnik? Kurde, leżał tu on, Bobę. I każdy powinien wiedzieć, kurwa, to ten gość. Nie ma problemu, że ja tak ten. Nie, nie, o to chodzi właśnie. No. W co możesz wpatrywać się godzinami? W co mogę wpatrywać się godzinami? Nie powiem w ekran komputera, bo to by było, wiesz, takie złe dla młodzieży, bo w końcu wychowuję młodzież. Kurde, nie powiem też, że w moją dziewczynę, bo to inne fanki się obrażą. Co mogę, powiem ci, w moje okolice mogę wpatrywać się godzinami. Mogę siedzieć cały dzień patrzeć na moje piękne okolice. Mieszkam w Kotlinie, Górsowi, tu z każdej strony jestem otoczony górami. Tam jest naprawdę przepięknie. Czym powinno się leczyć głupotę? No jak to czym? Tym, czy każdy, czym każdy trener leczy? Pięciorundowym sparingiem z trenerem. To jest najlepsze lekarstwo na głupotę. Twój ulubiony superbohater z komiksów? Iron Man. Powiem ci, bardzo mi się podoba to, jak on się wyraża, wiesz, że jest taki właśnie żartobliwy, nonszalacki. Dużo starałem się tak zgapiać od niego. Tak jako te osoby, nie? Tak świetny PR ma zbudowany przez DC. Jakich złych nawyków chciałbyś się pozbyć? Wtopa. No, dalej lecimy. Jakich złych nawyków chciałbyś się pozbyć? Złych nawyków, których chciałbym się pozbyć, no to przestałem w ogóle zjeść paznokcie. Przeklinanie na pewno chciałbym się oduczyć przeklinać. I drugi zły nawyk, podjadanie w nocy. Chociaż mi waga w ogóle nie skacze, ale to jest złe, jak w środku nocy budzę się i pół bochenka z Nutellą teraz idzie. Gdybyś miał się porównać do Smurfów, to którym z nich byś był? Każdym po kolei. Mam rozstrojenie strasznie. Raz Marudą, raz Siłaczem, raz Papa Smurfom. Tylko nie Smurfetką. Co cię kiedyś wkurzało, ale już przestało? Co mnie kiedyś wkurzało, a już nie wkurza? W sumie tak jest, powiem ci, z social mediami, z fake-fightami i z wieloma innymi rzeczami. Po prostu uważam, że dorastam i teraz na wszystko spoglądam z innej strony. Także na przykład zadałeś mi takie pytanie, w moim wieku to wszystko jest dla ciebie, wiesz, się denerwuje, a później za kilka lat jesteś z tej drugiej strony, nagle patrzysz, aha, faktycznie to jednak nie jest takie denerwujące. Z którym legendarnym zawodnikiem chciałbyś się zmierzyć w latach jego świetności? Z Jonem Jonesem, bo jest najlepszy. Krok w karierze, którego żałujesz najbardziej? Nie było takiego. Moja kariera była świetnie prowadzona, jest dalej, więc nie ma takiego momentu.
Czy uważasz, że twoje zarobki są adekwatne do twoich umiejętności? Nie no, mówiłem, chciałem zrobić wszystkie pieniądze na świecie, a ich nie mam, nie? No to wiesz, to jeszcze nie, jeszcze trochę brakuje, troszeczkę, ale... I na koniec, przepis na sukces według Michała Bobrowskiego. Zapierdalać, nie patrzeć na to, co piszą, co wrzucają. Dużo biegać i nie patrzeć się na otoczenie. Bieganie jest najważniejsze. Kto ma biega, ten ma jaja.